Dzień dobry. Po 2 miesiącach oczekiwania przyszedł czas na rozpoczęcia drugiego sezonu waszej ulubionej z jakiegoś powodu serii Przemyślenia temat telewizora. Zgodnie z ankietą ten film zostanie podzielony na 3 części. W pierwszej omówię jubileusz 25-lecia TVN-u, a w kolejnych jubileusz TVP i Polsatu. Także ten no. 25-lecie TVN-u obchodziliśmy 3 października i z tej okazji TVN w głównej mierze przygotował specjalne wydania swoich programów, w których m.in. wspominano stare, dobre czasy. A w tle przewijały się archiwalne nagrania. Tutaj szanuję, że źródłem tych nagrań były archiwa TVN-u. W większości przypadków. W zasadzie podobnie było 5 lat temu przy okazji 20-lecia. A właśnie, mówiąc o 20-leciu, to oczywiście nie możemy zapomnieć o klasyce gatunku tej serii, czyli czepianie się opraw i gadanie o tym, że kiedyś to było lepiej. Ale serio, w 2017 roku dostaliśmy odnowioną oprawę z 1997 roku i moim zdaniem zajebisty spot. W przypadku tegorocznego jubileuszu dostaliśmy mdłową oprawę live action, logo ekranowe i moim zdaniem gorszy spot. Natomiast jeśli chodzi o wcześniej wspomniane wspominki, geniusz słowa, to praktycznie nie mam się co do nich przyczepić. W faktach ładnie omówili ikoniczne wydarzenia, które wydarzyły się na przestrzeni tych 25 lat. Oddali hołd zmarłym osobom, w tym dziennikarzom TVN-u. Również były pokazane wpadki i wiele więcej. Tak samo w Dzień Dobry TVN robili chociażby jakiś tam quiz wiedzy o TVN-ie chyba. Nie skupiałem się raczej na tym. Oczywiście, musieli się też pochwalić, że są częścią Warner Bros. Disappointment. W zasadzie ten cyrk zasługuje na osobne omówienie, ale w skrócie to jest, jak sama nazwa wskazuje, i to jest jedyna prawidłowa nazwa tego szamba, jedno wielkie rozczarowanie. I to chyba tyle. Co prawda krótki film, ale nie było za bardzo kontentu do dłuższej analizy. Po prostu uważam, że no, szału nie ma. A następny jubileusz, który omówię w kolejnej części, będzie z okazji 70-lecia TVP i raczej spodziewam się tu dość sporego zawodu, ale to jeszcze się okaże. No to, widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia.